Hej dziewczyny, witam Was serdecznie w nowym odcinku z Hajemu. Powiem Wam, że mam mały przestój w filmikach. W tym tygodniu będzie tylko jeden filmik. Ponieważ plany planami, a życie życiem, rzeczywiście miałam więcej pracy, jeśli chodzi o moją pracę na etat w tym tygodniu. No i gdzieś po prostu nie miałam czasu. Nie było mnie w domu fizycznie, może tak. Może tak będzie łatwiej, nie było mnie fizycznie w domu. Ale też przez to jest spowodowane tym, że w zeszłym tygodniu, kiedy chciałam zrobić zamówienia pod filmiki i przeglądając ofertę, powiem Wam szczerze, że nic mi nie wpadło w oko, naprawdę nic. Nie wiem, po prostu te rzeczy już się cały czas co roku powtarzają. Bardzo podobne mam w szafie i nie chciałam zamawiać po prostu czegoś, co już mam. Ja jednak te rzeczy zamawiam teoretycznie takie, które podobają mi się wizualnie, które są w moim stylu i które chciałabym zostawić, gdyby leżały ok. I jeszcze taka śmieszna sytuacja, dziewczyny, z Bonprixem z dzisiaj. Powiem Wam tak, na stronie jest przepiękny płaszcz w niebieskim kolorze, który bardzo mi się podoba. Chciałam go już zamówić w lutym, ale stwierdziłam, że w lutym robiłam już spore zakupy. Zresztą widziałyście w podsumowaniu lutego, że tych zakupów było dużo, więc stwierdziłam, zamówię go w marcu. Widzę, że się aż tak szybko nie sprzedaje ten kolor, więc dobra. Myślę, że poczeka na mnie. I on w pierwszej chwili, kiedy dodawałam go do korzyka, kosztował 269 zł. Potem cena spadła na 229 zł. Wczoraj był za 209 zł. Już myślałam, że może sobie zamówię, ale się powstrzymałam. Jak sobie powiedziałam po wypłacie, to po wypłacie. I jakie było moje zdziwienie, kiedy dzisiaj weszłam sobie do koszyka na Bonprixie, a ten płaszcz kosztował 290 zł. Przecież to jest 80 zł różnicy dokładnie, bo kosztuje 289 zł w tej chwili. I powiem Wam, dziewczyny, że doznałam takiego szoku i takiego wkurzenia, że oni z dnia na dzień, gdzie wczoraj ten płaszcz był wyceniony na 209 zł, dzisiaj nagle stwierdzili, że nie wiem co się stało, ale to rzućmy 8 dych, bo przecież Polacy tyle zarabiają. Wkurzona jestem totalnie i szczerze powiedziawszy, nie wiem czy ja go zamówię, bo już taki niesmak po prostu tej całej sytuacji pozostał. I wzięłam beżowe, bo stwierdziłam, że ten kolor będzie fajnie wyglądał z tym różowym sweterkiem, który mam. I one są takie szersze. To jest 50 i to był największy rozmiar, jaki jest. Tylko że one są z bawełny, więc one niby się rozciągają, ale ten materiał jest taki sztywny. Kiedyś miałam takie czarne, lubiłam w nich chodzić, no a w tym momencie, kurczę, powiem Wam, że no tak się zastanawiam, ale wizualnie mi się bardzo podobają i zastanawiam się, jak ja w ogóle będę. Kolejną rzeczą jest sweterek w paski, bardzo przyjemny, ale grubszy i powiem Wam szczerze, że wydaje mi się, że też będzie fajnie wyglądał do tych spodni, jako taka bazowa, beżowa stylizacja, także zaraz sobie przymierzymy. Ja go mam w rozmiarze 2XL i jest taki mega przyjemny, ale taki cieplutki. Przejdźmy dalej. Też Was troszkę przepraszam za moje włosy dzisiaj, ale dopiero co wyszłam z prysznica i po prostu one są jeszcze wilgotne. Przesuszyłam je troszkę, ale jeszcze coś się tak nie do końca układają. Kolejną rzeczą dziewczyny jest marynarka. Ja nie mogłam przejść obok niej obojętnie. Już ją scrollowałam kilka razy w H&M-ie. I tak, no mówię, nie, mam marynarki, ale ona za każdym razem na mnie patrzyła. No i mówię, dobra, w końcu zamówiłam ją i to jest taka piękna baby blue marynarka. Tylko powiem Wam tak, ja w zeszłym roku czy 2 lata temu miałam taką marynarkę identyczną, ale po jakimś czasie ona mi się znudziła i ją po prostu sprzedałam na Vinted i boję się, że po prostu z tą będzie to samo. Także wizualnie mi się podoba, ale ten materiał jest taki sztywny, no kolorystycznie do mnie myślę, że pasuje. Nie wiem, czy nie przesadziłam z rozmiarem, bo wzięłam 2XL.
A niestety z tymi marynarkami jest różnie. Raz 2XL jest fajna, a raz XL jest lepsza. Powiem Wam, że no, nie robi na mnie takiego wrażenia tak na żywo, jak na stronie mi się podobała. Także przymierzę, ale już raczej skłaniam się w stronę nie. Szczególnie, że ja mam tą niebieską marynarkę, którą kupowałam w styczniu, więc tamta mi się po prostu bardziej podoba niż ta. Mamy kolejny beżowy sweterek. On był dostępny w kilku kolorach, dziewczyny. To jest taki pudełkowy sweterek. Ma bardzo długie, szerokie rękawki. Ja zamówiłam go w beżu, dziewczyny, bo chciałam zobaczyć, jak on będzie wyglądał do tej czarnej, krótkiej spódnicy, które część powiedziała, że wygląda w niej super, część oczywiście powiedziała, że na nie. Rozumiem. I powiem Wam szczerze, że mi się nadal bardzo podoba. I dzisiaj po prostu przymierzę ją sobie do tego sweterka i do tego widzę po prostu czarną marynarkę narzuconą. I mokasyny, i czarne rajstopy. Także zobaczymy, jak on będzie wyglądał. I on jest w wielu właśnie wersjach kolorystycznych, ale ten beż tak do mnie przemówił, o dziwo. I ja go mam w rozmiarze 2XL. Mierzymy. Dobra, dziewczyny, przymierzam te spodnie. Nie wiem, czy ten kolor jest ok. Powiem Wam tak, kolor mi się podoba, jest ok. Zaraz Wam pokażę się w całej okazałości. Kolor jest ok. Do sweterka prezentuje się super, ale no niestety krój, oj nie, zobaczycie całości, to jeszcze Was zniżę. Niestety krój według mnie, no nie jest dla mnie, podkreśla mi bardzo brzuch. Niestety nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Ogólnie one nie prześwitują, mega podoba mi się kolor, no bawełna fajna, ale no ja musiałabym mieć większy rozmiar, bo chyba o to chodzi, żeby one były luźniejsze. No, nogawki mi się bardzo podobają, ale już ta strefa tutaj cała, nawet jak stoję bokiem, to nawet pupa mi się podoba, ale ten brzuch, no nie do końca. No nie do końca mi się to podoba i nawet powiem Wam szczerze, że gdybym nosiła to w taki sposób, to nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to dobrze. Nie mój krój spodni totalnie. Tak wydaje mi się, że nie dość, że krój powiększa, to jeszcze, wiecie, kolor jasny. To jeszcze jasny kolor mocniej zwraca uwagę na nogi, więc ja czułabym się w tym mocno niekomfortowo. I mierzę teraz ten sweterek i powiem Wam, że jestem na nie. Ciężko mi powiedzieć cokolwiek, bo na wieszaku mi się podobał, ale na mojej sylwetce jakoś tak wydaje mi się, że mocno mnie poszerza. I pokażę Wam się w stylizacji jasnej, momencik, w jasnej beżowej stylizacji, dziewczyny. I powiem Wam, że ja się czuję źle. W ogóle jasne kolory. Zawsze mówicie jasne, jasne, ale ja w takiej stylizacji totalnie beżowej w ogóle nie dość, że nie wyglądam. Jakoś, nie wiem, czy to kwestia przyzwyczajenia, ale wydaje mi się, że to w ogóle nie pasuje do mnie jako do osoby. Właśnie takie totalnie beżowe stylizacje. Jak tak patrzę na siebie, to wyglądam po prostu jak nie ja, nie? Nie wiem. Wydawało mi się, że wiecie, że beże to pasują każdemu, ale ja się totalnie w tym nie czuję. Powiem Wam, że jeszcze jeden look, ale no nie. Jak taka inna osoba, także odpada całkowicie. Dobra, przechodzimy do marynarki. Dobra dziewczyny, do tej stylizacji dziewczyny wybrałam niebieskie dżinsy, które też pochodzą z H&M-u. Na pewno były w którymś filmiku. Biały, zwykły, basicowy t-shirt. No i przymierzyłam tą marynarkę. Jeśli chodzi o tą marynarkę. Jest za duża, ale podejrzewam, że rozmiar mniejsza. Oczywiście niestety w rękach będzie ciasna. Szkoda, że właśnie oni robią je tak bardzo szerokie, bo nawet jakbym się chciała zapiąć dziewczyny, to ja ten guzik bym musiała mieć
na kieszeni. Więc troszkę mi brakuje. No jest taki po prostu oversize'owy. I co ja mogę powiedzieć o tej marynarce? Na pewno się mnie. I wydaje mi się, że oprócz koloru, samym fasonem nie zachwyca. Ona kosztowała 180 zł. I na stronie wydawała mi się ładniejsza. Jak się Wam pokażę. No jest to taki typowy, prosty, klasyczny krój marynarki. I szczerze powiedziawszy, mam troszkę takie odczucia jak do tej jasnofioletowej, którą ostatnio mierzyłam razem. Ona miała być razem ze spodniami, które były za małe, ale mam to samo odczucie, że w tym momencie po prostu, gdzie wybór tych marynarek, bo mamy fazę na marynarki w tym, mamy w tym momencie duży wybór marynarek, no to ta nie jest jedną z lepszych. Sama bym się na nią nie zdecydowała. Chyba jeszcze 2 lata temu, gdzie te marynarki kolorowe dopiero wchodziły do sklepu, no to taka marynarka to by był szał, wow i w ogóle. Natomiast w tym momencie, kiedy wybór jest tak duży, ta marynarka jest taka poniżej średniej po prostu. Ja sama bym się na nią nie zdecydowała. I wydaje mi się, że H&M ma lepszą niebieską marynarkę w swojej ofercie. I to z takich marynarek za 140, około 140 zł. I ja mam taką czarną, akurat z tamtego modelu. I jestem zachwycona, chodzę w niej już ponad rok. Użytkuję ją praktycznie codziennie w pracy. I nic się z nią nie dzieje. Delikatnie się kulkuje, ale to nie jest takie, wiecie, że... Ja ją też już kilkukrotnie prałam i po prostu ona, jak za tą cenę, trzyma się naprawdę super i jest bardzo wygodna. Ta, no nie, powiem Wam szczerze, że nie, nie polecam, po prostu. Dobra, dziewczynki, i mierzę tę ostatnią bluzkę. I tak, mierzę ją do tej spódnicy, pokażę Wam się w całości, tak się to prezentuje. Ale na pewno zdecydowałabym się na rozmiar mniejszy. Czekajcie, wiem. Chciałam zobaczyć jeszcze, jak wygląda ten dekolt. Do rozpuszczonych włosów ten dekolt wygląda, no ale na pewno rozmiar mniejszy. Wygląda ok, ale już do spiętych włosów to już z tyłu, no to już z tyłu, no nie do końca mi się podoba. No zdecydowanie rozmiar albo 2 mniejsze, bo jest po prostu za szeroki. Sam zamysł sweterka bardzo mi się podoba i on ma taki fajny materiał, bo on... W ogóle zerknę sobie, co to jest za materiał? Aha. Z poliester 65 i bawełna. Ale taki przyjemny, w sensie taki szorstki, bez żadnej podszewki. Sam zamysł mega mi się podoba. Te szerokie rękawy, właśnie wydaje mi się, że do tej spódnicy jest idealny. O, i ja właśnie jeszcze na górę bym narzuciła marynarkę, tylko no wtedy kolorystycznie nie do końca mi pasuje. Chociaż, no to i niebieski jest chłodny, i ten beżowy jest chłodny, ale narzuciłabym czarną marynarkę, która oczywiście mam w pracy. Sierotka nie przyniosła. No niestety nie przyniosłam, ale muszę przynieść i ewentualnie właśnie zastanawiam się, na który kolor dziewczyny się, jeśli chodzi o, ten sweterek, zdecydować, bo tych kolorów jest naprawdę dużo. Więc podejrzewam, że jeszcze sobie zamówię rozmiar i L-kę, i XL-kę, bo to jest 2XL, i myślę, że też w innych kolorach, chociaż ten beż, dziewczyny, w porównaniu na przykład do tych rzeczy, które mierzyłyśmy przed chwilą, on wygląda na mnie lepiej, bo on jest chłodny. Więc bardziej mi się ten beż podoba i nie wygląda źle. Natomiast rzeczywiście, no, wypuszczę go ze spódnicy. On ma być taki krótki, bo to jest pudełkowy sweterek, więc wszystko jest ok, jeśli chodzi o krój. Natomiast, no, rzeczywiście spokojnie mógłby być
mniejszy. I to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Teraz będzie więcej filmików, bo powiem Wam, że zrobiłam tyle zamówień. I nie tylko z Hemu, będzie też z Sinsay, będzie Zalando. Czekam na paczki z Zalando bardzo, szczególnie na jedną i to dodatek, zobaczycie na filmiku. No nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że na żywo to będzie jeszcze piękniejsze niż widziałam na stronie. Dobra, dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Oczywiście zachęcam Was do zostawienia opinii o tych rzeczach. Nie było ich dzisiaj dużo, ale były totalnie inne, moim zdaniem, niż zawsze zamawiam. No i się przekonałam, że no nie pod mój, wydaje mi się, że nie pod mój w ogóle typ kolorystyczny. No, znaczy marynarka tak i ten sweterek tak, bo są chłodniejsze. Ja nadal nie wiem, czy jestem latem, czy jestem zimą, więc jeśli są tu osoby, które zajmują się analizą kolorystyczną, zastanawiam się, jeśli się na tym znacie, czy jestem bardziej latem, czy jestem bardziej zimą, bo różne opinie słyszałam. Ja myślałam, że jestem bardziej zimą. A w tym momencie tak patrzę na te pastele i się zastanawiam, czy jednak nie bardziej latem. Także jeśli się na tym znacie, zachęcam Was do zostawienia mi informacji oraz o rzeczach. Może Wy coś fajnego upolowałyście teraz w H&M-ie i chcecie się podzielić. No i jeśli jeszcze tego nie robicie, to zachęcam Was oczywiście do subskrypcji mojego kanału. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.